edycja tego projektu Małe Miasto. Tym razem organizujemy Małe Miasto Rumia 2019. W projekcie biorą udział dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Projekt ma na celu głównie nauczenie tego, jak wygląda dorosłe życie, dostarczenie pewnych elementów ekonomii, tego, jak funkcjonuje gospodarka. Dzieci będą uczyły się tu różnych zawodów, będą dowiadywały się, w jaki sposób zarabiać, wydawać i oszczędzać pieniądze. Do projektu zaprosiliśmy kilkudziesięciu przedsiębiorców. Mam przedstawicieli różnych zawodów, zarówno wszelkich urzędów, jak również zawodów mniej znanych, takich jak na przykład kominiarz, czy też inne. Dzięki temu dzieci będą mogły poznać najróżniejsze zawody i być może w przyszłości zobaczyć, co im odpowiada, może to ich naprowadzić też, jaki zawód, jaką ścieżkę zawodową dla siebie wybrać. Generalnie edycja Fundacji BGK jest druga. Pierwszy projekt był pilotażowy bodajże w Nowym Targu, później nastąpiła właśnie pierwsza edycja w trzech miejscowościach. Jedną z nich było Wejherowo, robiliśmy w styczniu i teraz jest druga edycja tego projektu edukacyjnego. No my robimy jako pierwsi, Rumia jako pierwsi. Uczestniczymy w programie Małe Miasto i staramy się przybliżyć dzieciom zawód strażaka. Przy użyciu kilku drobnych elementów, sprzętu, które używamy na co dzień przy naszych działaniach, staramy im się pokazać, jaki jest charakter naszej pracy, czym się zajmujemy i zainteresować ich, może kiedy ktoś będzie chciał wstąpić w nasze szeregi. Myślę, że podoba się dzieciom nie tylko nasz zawód, ale obserwując tutaj również inne stanowiska, są bardzo zainteresowane i chętnie biorą udział w tych pokazach. Przygotowaliśmy stoisko, na którym prezentujemy, jak wygląda praca tapicera, przygotowywanie siedzisk, obijanie metodą taką domową. Dzieci bardzo są zainteresowane tym, jak wygląda ta praca, ponieważ nie zawsze w domu mają okazję popracować przy takich różnych zajęciach z narzędziami, z tkaninami. Mówimy im o właściwościach, o tym, jakie są walory tego zawodu na przyszłość. I co nas bardzo cieszy, dzieci są bardzo pozytywnie otwarte na te warsztaty, angażują się, chcą poznać czynniki tej pracy i okazują to radością, wręcz proszą, żeby im jeszcze dać możliwość wykonania czegoś manualnie. Zajmujemy się produkcją odzieży roboczej i właśnie dlatego jestem tutaj razem z moimi pracownicami, aby zachęcić naszą dzisiejszą młodzież do tego zanikającego zawodu. Przedstawiamy podstawowe, takie zasadnicze pomysły, które bardzo proste są do zrobienia w domu. Fantastyczna zabawa dla dzieci, dla nas. My się sprawdzamy jako na przykład nauczyciele, wykładowcy. Mamy możliwości, które chcemy przekazać dzieciom. Uczę dzieci rękodzieła, to znaczy tego, co robię akurat, to jest wycinanie różnych, jak się mówi, ja to nazywam przydatnych, nieprzydatnych rzeczy, ozdób, też i troszeczkę sztuki użytecznej, można powiedzieć. Nie? Na przykład jedna dziewczynka no, umie wycinać wyżynarką, dobrze jej to poszło, tu ostatnio właśnie wycięła i fajnie jej to poszło, no powiem, jak na dziecko i to jeszcze dziewczynkę, to nauczyć się na przykład, jak jest zbudowane drewno. Nie, dlaczego, jak się mówi, wszystko wybacza błędów, ale drewno jest ładne, ale nie wybacza błędu, nie? Staram się pokazać dzieciom w taki, można powiedzieć, bardzo
można powiedzieć, uproszczony sposób, jak wygląda proces powstawania obuwia. I zawsze zaczynamy od projektu, czyli rysunku, po czym ten rysunek jest przenoszony na bryłę kopyta. Dzieci sobie obklejają kopyto, po czym robimy formę i ja już mam te przygotowane wzory butów już uszytych i pokazuję, jak wygląda ręczny montaż takiego buta na miarę. Mogą się nauczyć tego, że moim zdaniem przede wszystkim praca musi przynosić przyjemność, ponieważ spędza się w pracy bardzo dużo czasu, jakieś 80% życia i no, jeśli praca nie daje szczęścia, to może stać się uciążliwa, a niestety pracy trzeba chodzić, więc ja się uparłam, że będę robiła to, co lubię i będę miała z tego pieniądze i to wszystkim też dzieciom pragnę przekazać, że nie każdy lubi rysować, ale trzeba kierować się pasjami. U nas w hotelu dzieci mogą zapoznać się z pracą w dziale pięter, w dziale gastronomii oraz na recepcji, czyli poznają pracę pań pokojowych, kelnerów oraz koleżanek w dziale recepcji właśnie. Myślę, że większość jest zadowolona. No wiadomo, że nie wykonują tych prac, które wykonują nasi pracownicy z uwagi i na przepisy, na trudność, ale widzą, z czym to się, mówiąc kolokwialnie, je. Może ich to kiedyś zainteresuje. Na pewno jest to ciekawe doświadczenie, no bo nie każde dziecko ma możliwość zwiedzić czterogwiazdkowy hotel i zobaczyć, jak to wszystko wygląda od kuchni. Staramy się z każdą edycją i z każdym projektem to przedsięwzięcie udoskonalać. Czyli zapraszamy więcej gości, są dodatkowe inicjatywy, tak jak tutaj na przykład mamy baristę, mamy lody, food trucki, animacje dla dzieci. Także myślę, że z każdą edycją jest coraz ciekawiej. Są to dzieci z gminy, do projektu zapraszamy gminy od 25 do 100 tysięcy mieszkańców i są to dzieci ze szkół z danej gminy. Zapraszane są wszystkie szkoły. I to już władze samorządowe decydują, które dzieci z których szkół będą brały udział w projekcie. W projekcie powinno być co najmniej 100 dzieci. Doświadczenie pokazuje, że jest ich w każdym projekcie ponad 100. W tym projekcie będzie około 116 dzieci. Otóż projekt trwa od poniedziałku do piątku. Są to warsztaty. Kończą się one zakupami w sklepie marzeń. Jeżeli dziecko oszczędzało pieniądze, odkładało na lokacie w banku, wtedy może sobie kupić wymarzony prezent. Myślę, że jest to jedna z wielu korzyści tego projektu, ponieważ dzieci również uczą się właśnie oszczędzania, ale też odpowiedzialności, dokonywania wyborów, dlatego że w czasie projektu też pieniądze, które są z podatków, z urzędu skarbowego, idą na konkretną inwestycję. Dzieci będą miały też pod koniec projektu możliwość wyboru, na co pójdą pieniądze odprowadzone do urzędu skarbowego. Masa dzieci, masa zabawy, masa fanu, można powiedzieć, ale też bardzo dużo dobrej energii, bardzo dużo przedsiębiorców, przede wszystkim otwartych przedsiębiorców właśnie na dzieci, na zabawę, na to, żeby z nimi przebywać, wspólnie bawić się, a przede wszystkim uczyć te dzieciaki do takiej obowiązkowości, bo jednak trzeba było wstać, jakby przyjechać tutaj, dotrzeć na miejsce, no, przyjść do tej pracy, zacząć może one słuchać, ale też w dużej mierze było takich dużo jakby rzeczy czy tam prac kreatywnych, więc można było sobie pozwolić, żeby dzieci coś ręcznie wykonywały, no, bawiły się jakby tą pracą. No i wtedy zarabianie i wydawanie przy okazji właśnie jakichś naszych tutaj tak zwanych kusicieli typu lodziarnia czy food truck, który proponował jedzenie meksykańskie, była pizza, były gofry, były naleśniki, więc troszeczkę więcej, bardziej rozbudowany był to projekt aniżeli Wejherowski, który no, robiliśmy w styczniu.